Cześć wszystkim, znowu ponad 7, dalszy ciąg Arkanum, przypowieści o maszynach i magii. Dobra, pójdźmy uciąć Polakowi jedną głowę, albo dwie, jeżeli ma tam ich więcej. W każdym razie, się ta wygląda. I może tak mi się uda tak troszkę z boku zajść tych panów i tak ładniej przywalić ognistą w tak. Dobra, zobaczmy. Kto tu się teraz rusza, no? Nie widzę, żeby ktoś się ruszał. Gra się znowu zablokowała. Dobra, nieważne. 120 ich zabijcie wszystkim. Zbyt dużo do gadania nie ma. Dobra? Tyle? Coś mieli ciekawego, nie? Tylko bronię. Raz szczęśliwie nie wypadły im z ich odrżniętych rąk. Dobra. W każdym razie drzwi są zamknięte. I z jakiejś przyczyny są również magii odporne. Więc spróbuję starego dobrego kliku. Triku. It is done. Każę wszystkim poczekać. Sure. I'll do it right away. Of course. Spróbuję je wysadzić w powietrze. Szukać ognistą kulą. Tak lepiej. Dużo lepiej. Dobra. Macie przyjaciele? Aż czeka bitwa nas. What is it that you want? I'm ready to get... Raven? How may I help you? Nie, po kolei. Magnus? How can I help you? It's about time. Raven? How may I? I'm ready to... Perrimin? Gdzie Jormund? Serio, gdzie Jormund? Dobre pytanie. Może za Varamonem? Ta jest. Chodźmy. Dobra. A, Paramanie Smyfie. Dobry przyjacielu. Nie ma żadnych książek i zwojów. Ciekawe. Okej, okay, Virgil ma zwój przywołania nieumarłego. Który ma odbiorę? Ponieważ ten pan ma dosyć wysoki poziom. Niezwłocznie pewnie by użył tego zwoju. Dobra, patrzmy. Tak. 40 poziom. I've never seen such a skillful blow. Okej, Virgil mu chyba przywalił nawet skrzydły. Dobra, większego problemu jednak nie będzie z tym panem. Okej, ma trochę uników. Może było jakby reszta przyjaciół do nas się dołączyła. Okej, kto to ma takie jakieś dziwne zaklęcie na sobie? Virgil? Virgil, co za zaklęcie rzuciłeś, przyznaj się. Nie, to Pyramid Smith coś rzucił. On ma coś z czasu? Nie. Nie mam pojęcia, co to za zaklęcie on rzucił. Ale dobra, nieważne. Nie miał żadnych zwojów, więc to, co rzucił, nie może nas boleć. Dobra, wróćmy do pana Magnusa. Powiedzmy mu, że misja wykonana. Potem bezlitośnie zabijmy go na oczach jego ludzi. Tak bywa w Arkanum. Dobra, się wszyscy zbiorą.
ochronna. Dobra, jedziemy z tym kocem. No, dobra. Perhaps they'll think twice before attacking us again, eh? A, zdecydowanie. Zdecydowanie, Virgil. No, Magnus teraz daje porządne obrażenia, muszę przyznać. Okej, pies z jakiegoś powodu niezbyt się śpieszy do walki. Dobra, myślę, że jak walnę kolorne, to... Tak, dokładnie. Panie, wszyscy trzy. Już ten pozostał do dosiekania. Okej. Teraz badajmy okolice. Wielki pan Damian Małk miał przy sobie nic. Dobra, co miał w skrzyniach? Pewno musiał mieć coś w skrzyniach, prawda? Nic. Nie godzę się na coś takiego. Żeby głowa Mifina nie miała przy sobie nawet grosza. Przy sobie. Tak to nie działa, bro. Tak nie działa życie. Dobra. A propos życia, zabijmy tych jeszcze panów, co tutaj się znajdują. Sprawdzę, że nie wiem, bo uciekam. Zmienił cel. Mądrze z ich strony. Okej. Okay. Parę krytyków mi zadał. Kto mnie atakuje? Proszę cię. Przecież nikt mnie nie widzi. A to ciekawe. Ewa Romondzie, czekaj. To było bardzo nieodpowiedzialne z jego strony. Tak, prawie dał się zabić. Dobra. A, został tylko jeden. Więc... prawdopodobnie zaraz pozbawi mnie przytomności. Okej. Okay. Tak lepiej. Dobra, Jormund, weź sobie ten topór. Ale poczekajmy na odnowienie. A wiecie co? Spróbuję z tą laską. Uwaga. Nie mają dużo siły, przez co mają dużo zdrowia. Ale może nie mają aż tak dużo punktów życia. Więc zobaczymy, jak to na nich zadziała. Czy... no... Na odwrót. Mają dużo punktów życia, może nie mają dużo punktów wytrzymałości. Więc może ta laska maga może na nich całkiem dobrze zadziałać. Okej. Okay. Okej, okay, Vigilu? To Vigil? Tylko bije? Nie. A, to Raven. Dalej, Raven. Kibicujemy ci wszyscy. Okej, ale teraz też trochę przesada. Kobiet się nie bije, proszę pana. Nie wyci z gangu Poloka nie mają klasy. Klan Małga również bije kobiety. Okej. Okay. Poszło szybko. Zniszczyliśmy mu zbroję. Biedny Milo. Dobra. On by było tyle, jeżeli chodzi o gangi Poloka przekreślić przez Małga. Zobaczmy, co Magnus. Przepraszam, Sebastian, nam o tym powie. Witaj Sebastianie, mogę zadać kilka pytań. Jestem po rozmowie z Edwardem Wigsby o tobie. No to już mówię. Sebastianie, o, problem rozwiązany. Tak, słyszałem o tym, ładna robota. Powiedziałeś, że możesz być zainteresowany udzieleniem mi pomocy. Tak, zadajesz się być rozgarnięty facetem. Co dokładnie jesteś zaplątany? Cóż, to długa historia. Cóż, może chcesz mi powiedzieć, że to wszystko się wydarzyło, ponieważ byłeś jedną z osób, która przeżyła katastrofę Jefe Zephira? Tak. Cóż, nie jestem żadnym bohaterem, ale lubię dobrą bójkę. Zdajesz się być gościem, któremu można zaufać, więc chyba pomogę ci w tym milowym.
Tak więc dołączysz się do mnie? No, jeśli stracisz kogoś ze swoich ludzi, zgłoś się do mnie ponownie. Tak. Mam pełną drużynę. Więc się do nas nie dołączy. Co ja mogłem zamienić Gromunda? Nie jest aż takim zbyt potężnym bohaterem. A Sebastian ma otwieranie zamków i tak dalej. Ale myślę, że pod koniec gry otwieranie zamków nie będzie aż takie potrzebne. Dobra, mniejsza z tym. Wydajmy ten punkt, który dostałem. Tak jak mówię, będę pakował siłę. Chyba do poziomu 16. Ponieważ tyle wymaga ten ekstra tajemniczy miecz oburęczny, którego chciałbym użyć. No a potem... Przepraszam. Cóż, może jeszcze uda mi się wydać parę punktów w magię. Dzięki temu zdobędę trochę więcej mocy magicznej. Mam tylko 60, co nie jest aż tak dużo. A trochę więcej mocy magicznej oznacza, że moje czary będą troszkę silniejsze, więc z pewnością się przyda. Dobra, idziemy do klanu koła. Oddamy ten kamień Duriana. A po drodze oczywiście zabijemy parę rzeczy. Rzeczy, bestii, ludzi. A, za wolno. A jestem słabym rewolwerowcem kuloogniowym. Jeżeli można tak to zmienić. Magnusie, co podniosłeś? Pokaż. Nie musisz tego nieść, serio. Mieli złoto? Ten nie miał. Ten trochę miał. Weźmiemy. Dobra, do klanu koła. I teraz, gdzie był ten pan? Który oferował mi to zadanie ze znalezieniem klanu żelaza. Chyba gdzieś tutaj. Nie tutaj. Kto się nazywał? Eryk Obsidian. A, dosyć krasnoludzkie imię. Obsidian. Okej, tu jest. Ale najpierw muszę wziąć ten kamień. Dobra. Dało się znaleźć klan żelaza. Oto kamień Duriana. Udało ci się, bogowie. Nigdy mi się nie śniło. Znaczy, że byli prawdziwi. Kamień jest piękny. A co z klanem żelaza? Co widziałeś? Opowiedz mu. To więc niż moje najśmielsze marzenia. Wydaje się, że byli naprawdę zaawansowani. Bardziej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Nie mogę się doczekać podróży do grot klanu żelaza i zdobycia wiedzy o nich. Dziękuję ci bardzo, przyjacielu. A ty nie zdajesz sobie sprawy, jak wielką przysługę nam oddałeś. Dobra, spoko. Nie wiem za co. A tymczasem... Czy ma ktoś coś do sprzedania? Mam ten miecz łuczwierców. Oj. Raven. Podniosła jeden z tych wielkich mieczy. A zaraz się nim zajmiemy. Ciach. Ty nie masz nic. Ty też nie masz. O, Joromut ma też topór na sprzedaż. No, zrobimy na troszkę miejsca. I ciach. Dobra. I odwiedźmy miejscowego kowala. Ile mam złota? 58 tysięcy. Całkiem sporo. Dobra, to jest chyba technolog. Kowal jest tutaj. Dobra. To ciach. Tego nie chcesz. No to... Dobra, ciach. Grosze. Ale cóż, zawsze coś tam.
co możemy od niego kupić. No cóż, to jest całkiem spoko tarcza. A to ta lepsza od tej, której obecnie używam. Sobie wezmę. Ma też również trójkątną tarczę. To ma KP20. Czy komuś to się przyda? KP18. Magnus. Ty masz KP15, więc to będzie upgrade. Więc kupię dla niego tą tarczę. Dobra, sam będę teraz tej używał. To niech potrzyma Raven. Albo ktokolwiek. Masz KP18, to całkiem spoko tarcza. Używa jej zgodnością. Dobra. Chcę mu katanę. I tą tarczę. Daj. Tysiąc monet. Sporo, ale stać mnie. Raz nie mam żadnych wydatków, więc mogę wziąć. Masz może jakieś technologiczne tarcze? Nie, żadnych. Ciekawe, ma czarny diament. Wiedziałem, że coś takiego można kupić. Rękawice bojowe. Ty masz już chyba tam jakieś mechaniczne. Ta Magnus zdecydowanie chyba nie potrzebuje żadnych lepszych rzeczy. Ta, nawet hełm górniczy ma lepsze statystyki niż ten hełm. No i dobra. Teraz wybierzemy się z powrotem. A gdzie się wybierzemy? Bierzemy się do Czarnokorzenia. Ponieważ to jest miasto portowe. A my akurat potrzebujemy statku, aby udać się na wyspę Thanatos. Więc tam jest najlepsza szansa, że znajdziemy jakiś. A to nam zapewne zajmie trochę. Dobra. Nie ma więc co gadać. Ruszajmy w drogę. Tutaj przez tarant. Przez most. I tyle. Dobra. W drogę, moja dzielna drużyno. Ku przygodzie. Mogłbym wydać te 3 punkty i kupić ten czar teleportacji, ale jesteśmy już bliżej. Jesteśmy bliżej końca gry niż początku, więc czar teleportacji nie będzie aż tak bardzo potrzebny. Moim zdaniem. Dobra. Znacznie by to przyspieszyło podróżowanie. Ale co tam? Zobaczcie go, panowie. Nie wiecie nic o polowaniu na łupieżców. Jedna dobra kula ognia. Załatwia sprawę. Trzy pieski. Fajnie. Troszkę więcej doświadczenia. Chyba teraz zabijanie piesków już nie daje nam aż tak dużo doświadczenia. Ale zawsze grosz do grosza i będzie awans o poziom. Dobra. No i jesteśmy na miejscu. Ale proszę cię. Proszę was, czekaliśmy do rana. Czekajmy, aż zagra jakaś muzyczka. Jesteśmy w porcie. Ale z szukaniem statku zajmiemy się w następnym odcinku.
Jest kilka. Kilka ścieżek, które może nas zaprowadzić do znalezienia statku. Ja wybierę tą najdłuższą i najciekawszą, ponieważ czemu by nie. Więc zajmie to jeszcze parę odcinków, zanim w końcu wybierzemy się na wyspę Thanatos. Ale wierzcie mi, kiedy już się tam wybierzemy, ciekawe rzeczy będą się dziać. Więc bądźcie gotowi. Czekajcie z niecierpliwością. Następne odcinki Arcanum już niedługo. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Na razie, cześć.